Szanowni Państwo, wyprowadzimy sobie teraz kolejny wzór na kolejną tożsamość trygonometryczną, mianowicie na kosinus sumy dwóch kątów. Postąpię tym razem odrobinę inaczej niż poprzednio, nie napiszę Państwu jeszcze tej tożsamości. Po prostu dojdziemy do tego wzoru i zobaczymy sami, jak powinna wyglądać prawa strona. Znowu będziemy korzystać ze wzoru na sinus sumy dwóch kątów, który przypomnę, jest to sinus pierwszego razy kosinus drugiego, dodać kosinus pierwszego razy sinus drugiego. Zatem proszę Państwa, jak znaleźć wzór na kosinus sumy dwóch kątów? Na przykład następująco. Kosinus alfa dodać beta. Chcemy skorzystać z tego wzoru, czyli chcemy jakoś kosinus zamienić na sinus. Nie wiemy, jak można zamienić sinus na kosinus na sinus, zresztą na odwrót też. Korzystając ze wzorów redukcyjnych. Jest to sinus pi drugich odjąć pierwotny argument kosinusa. No oczywiście to nie jest jeszcze sinus sumy dwóch kątów. To jest oczywiście sinus różnicy pi drugich i tego, ale gdybyśmy skorzystali teraz ze wzoru na sinus różnicy pi drugich i sumy alfa plus beta, wrócilibyśmy do tego samego, od czego zaczęliśmy. Jeśli Państwo nie wierzycie, sprawdźcie Państwo, podstawcie do wzoru na sinus różnicy dwóch kątów pi drugi za jeden kąt, alfa plus beta za drugi kąt i zobaczcie Państwo sami, co wyjdzie. Zatem postąpimy inaczej. Postąpimy mianowicie tak. Zapiszę ten wzór pod sinusem, ten argument sinusa w następujący sposób. Jest to sinus pi drugich odjąć alfa, dodać minus beta. Sprawdźmy, czy nie pomyliłem nigdzie znaków. Tutaj mamy po usunięciu tego nawiasu pi drugich odjąć alfa, odjąć beta. Zatem jest to pi drugich odjąć alfa, jeszcze odjąć beta, czyli dodać minus beta. Świetnie. Dlaczego świetnie? Bo teraz możemy skorzystać ze wzoru na sinus sumy. Mamy zatem sinus pierwszego z tych kątów, sinus pi drugich odjąć alfa, razy kosinus drugiego z tych kątów, kosinus minus beta, dodać kosinus pierwszego z nich, razy sinus drugiego. No, teraz możemy zrobić to, co już dobrze znamy, zastosować wzory redukcyjne. Sinus pi drugich odjąć alfa to jest po prostu kosinus alfa. Kosinus minus beta to jest to samo, co kosinus beta. Kosinus pi drugich odjąć alfa to jest po prostu sinus alfa. Zaś sinus minus beta to jest minus sinus beta. Zatem ten minus napiszę w tym miejscu. I proszę Państwa, znalazłem w ten sposób wzór na kosinus sumy dwóch kątów. Jest to iloczyn kosinusów tych kątów pomniejszony o iloczyn ich sinusów. Zwróćcie Państwo uwagę, że inaczej niż to było w przypadku sinusa, we wzorze na kosinus sumy po prawej stronie pojawia się minus. Łatwo o tym zapomnieć, dlatego przypominam. Ale tym sposobem wyprowadziliśmy dość łatwo wzór na kosinus sumy dwóch liczb, czy sumy dwóch kątów. Zatem na razie wystarczy nam to. Dziękuję bardzo.